Oh fuck! You fuck! O kurwa! Charlie! Mójku, nie odchodź! How are you doing? You alright, guys? Charlie is dying! Charlie is dying! Jak coś, na ten moment, nazywasz się Jürgen Schwarz. Jürgen Schwarz. Jesteś, zapamiętaj! Jürgen Schwarz! Prowadziłeś plac samochodowy pod Berlinem, sprzedaż nie szła, przyszły powodzie do Niemiec i musiałeś wyjechać i zainwestować resztę swoich pieniędzy. Saszka, nie chcę źle mówić, ale nie musisz oddawać życia, Wystarczy, że masz dupy. Znaczy, wolałabym dać życie, no. Znaczy, wiesz, Sasza. Okej. Oh, fuck. Dobra. Charlie? Not Charlie. Sorry, man. I thought it was Charlie. Czemu ty z nimi dyskutujesz, kurwa, jak widzisz? Stary, wyślij z dwoma kosami na mnie, to co mam zrobić? Bada się dziabnąć? No nie, ale... Dobra, wsiadajcie. Potrzebuję zobaczyć, czy oni wychodzą, bo wiesz, drzwi masz z jednej strony zamknięte, z drugiej strony nie zamknięte, no ja pierdolę. Słuchajcie, odjebało się. Jestem na razie jak coś, dobra? Nie mogę odjechać. Dostałem ugodzony nożem i musicie wyjechać. Tak, dam ci kluczyki. Tylko proszę, Adam. Czy coś od razu ten, no? Nie, Adam, nie jeździ jak w Polsce, okej? Stoimy tutaj, a ty jedziesz i z nimi rozmawiasz, kurwa. No ja tego nie rozumiem, jak wiesz, co się dzieje. Aha, kurwa. Stary, no dobra, no to czemu nie podbiegłeś i nie zajebałeś mu kosy? No kurwa, no stary, ty no masz... No bo czekałem na chłopaków, jak... Widzicie chłopaków, stary, widzicie chłopaków? No nie, ale... No właśnie, o tym ci mówię, stary, organizacja jest zero, no chłopaki, no nie wiem, nie wiem, gdzie ma, widzicie chłopaków? No nie wiem, ale stary, ja jak wiem, że z kimś jest afera, to nie idę z nim nie rozmawiam, bo wiem, że mi mogą coś zrobić, no kurwa. Dobra, stary, ja ci powiem tak, ziomek się mnie zapytał, czy tam pracuje i po prostu powiedziałem, że tam pracuje, więc dwa razy się zastanowił, zanim chciał pierdolność, no stary, no co ci mówię, no co ci mówię wcześniej, że oni nie pierdolą mnie za to, że kurwa mam dres na swoje ubrany. Dobra, panowie, zjedzmy na chwilę, pogadajmy. Ustalmy to przede wszystkim, nie kłóćmy się. To jest pierwsza rzecz, bo kłótnia do niczego nie prowadzi. Ale powiem ci tak, no ja jestem tutaj z Andrzejkiem. Po chuj też z nim rozmawiał, to trzeba kosa. Dzisiaj mi sprzedał kosę, słuchajcie, panowie, przed chwilą. Przed chwilą mi zajebał kosę, słuchajcie, ja jeździłem, chciałem klientów do klubu zgarnąć. I ja widzę, że on biegnie i stabował ludzi po prostu jeden za drugim stabował ich. I w pewnym momencie ja wszedłem gdzieś tam na tyły Burgershota i on zaczął mnie gonić. I wiecie, co się wydarzyło? Gonił mnie i tak mnie dogonił, że mnie zostabował, ale na oczach policji. I policja go dorwała i zawiozła na szpital. Nie wiem czemu, jest już tutaj. Jest wypuszczony, no. No, ale tak jak ci mówię, słuchaj stary, no wyszli nam z dwoma z kosami, chciałem zobaczyć jedną rzecz, słuchajcie, byłem za blisko, czyli coś do mnie gadać. Powiem wam nie tak. Chciałem dostać kosy, chciałeś być jeden mniej? Słuchajcie, i chciałem być sztywny i byłem sztywny, więc nie powiedziałem, że nie sypnąłem kurwa na niego. No nie sypnąłem. Nie sypnąłem, kurwa. Słuchajcie, panowie, bo my musimy to załatwić po naszemu, kurwa, nie z pomocą policji, kurwa. Ale tylko problem jest taki, że widzisz, tam nagle cały senior bans wybiega, no nie? Cały senior bans, czyli on po prostu trzyma ich pod nożem, że tak powiem, tak? No albo oni są, nie wiem, strzeli od niego, że o, co mnie zanurzałeś. Słuchaj, powiem ci jedną rzecz. Ja pytałem jednego gościa z senior bansa, którego widziałem, że gdzie biegnie z nim, gdzie on jest, bo widziałem ich tutaj, jak przejeżdżałem. No poznałem tego gościa, ubrany identycznie jak wczoraj, kiedy zanurzał Logana. I on powiedział tak, nie wiem, pewnie gdzieś uciekł. A był w środku, kurwa, razem z nimi, rozumiesz? Ten senior bans to jest, kurwa, wylęgarnia naszych wrogów. Trzeba uważać. Słuchajcie, trzeba go porwać. Andrzejek, trzeba go porwać, Adam, ale... trzeba go porwać i będziemy mu czytać Adama Mickiewicza. Tak mówiłem, no dobra, tak. No ale to trzeba ten. No ale to chcemy go porwać, bo ja nie wiem, czy na seniorze damy radę go porwać, bo tam jest nie dość, że gęsto, o to boję się, że będziemy sami siebie zaraz zdziabać. Słuchajcie, powiem wam tak, ja nie widziałem, powiem ci tak, ma dwóch co najmniej dobrych, oddanych kumpli, bo wydaje mi się, że właśnie goście z senior bansa czekali na niego pod szpitalem. Ja wiem, że ma oddanych, bo oni ogólnie razem wszyscy tutaj współpracują, tylko problem już się pojawił na początku taki, że Carbonara zaczął rozmawiać z babką, która pracuje z nim, że jego szukamy i ona już mu przekazała informację, że my go szukamy. O, kurwa. Ja nie rozumiem. Ja pierdolę! To,
Ja się panowie! Czuję, jakby niektórzy mieli mózg dziesięciolatka z tym, co tu się dzieje. Panowie, no, nie panowie. Jest, nie jesteśmy, kurwa... No dobra, to stary, to ja ci powiem jedną rzecz. No to skoro byliście w pięciu, widzieliście, że on tam jest, to trzeba było się pierdolić, zaśgać go i wyjść po prostu. A wszyscy się czają i podchodzą jak, nie wiem, do jajka. No nie mam, no co mam ci powiedzieć, stary, no? Czyli liczysz na to, że co, ja sam biegnę i wezmę trzech? Nie, tam nie. Kosił? Tylko wtedy, jak oni wyszli, co ci mówiłem, że wychodzi, dzwonimy po chłopaków i wszyscy się pierdalamy. Stary, ale ty byś dzwonił po chłopaków. Chłopacy stali obok ciebie, to zaraz za to, bramką oni stali, tam przy tym metrze. No to stary, to co ty chciałeś dzwonić? O to mi chodzi, stary, oczekujesz ode mnie, że ja sam biegnę w pięć osób. No. Nie, ty nie rozumiesz. Co ty gadasz? Przecież okay. Sam ty poszedłeś, sam chciałeś z nimi rozmawiać, ja nie chciałem z nimi rozmawiać. Ja nie chciałem z nimi rozmawiać! Ja kosy nie zdążyłem wyciągnąć. Dobra, panowie, spokojnie. To właśnie o tym mówię. O czym z nim gadałeś, Dobra, Adam? Co ci powiedział? Co ci powiedział? Co? Co ci powiedział? No oni zaczęli kłócić się do Andrzeja próć. Aha. Oni nie wiedzieli, bo jak ja bym powiedział, że tam pracuje, to mieli już mindfuck, typu, że to ty pracujesz, to czy nie pracujesz, no na takiej zasadzie. Aha, a Andrzejek, poznali cię, że to ty? Z wczoraj? Andrzeja ma wrażenie, że i w kominiarce wszędzie poznają. No, to prawda, nie poznają w kominiarce, ale ja stałem tyłem do tej całej sytuacji, bo trzymałem bezpieczny dystans, bo wiedziałem, że oni na pewno będą coś szykowali od razu. Któregoś rana... Okej. Więc trzymałem bezpieczny dystans i stałem plecami, a zaraz założyłem maskę. Trzeci miesiąc, czarny. Mi Pierre napisał, że cover, znaczy trzymać w przód, a nie wieczem. Dzięki. Nie, no przestań. Spokojnie. Kochani, buzi, gramy. Na luzie, to jest gierka. Nie coś co zrobić. I prawdopodobnie ta babka, która tutaj stoi, ona przekazuje mi informacje. Ja pierdolę, czyli ona tam się często tęczy, no. Się znają, nie? Słuchajcie, najlepiej by było Dobra, oni jakoś go wywabić, ocalili, tylko że jeżeli oni wiedzą, że my na niego polujemy, to wiesz jak to jest zwiększona czujność. To jest zwiększona czujność i ciężko będzie do niego dotrzeć, bo on w tym momencie będzie chodził, wiesz, w obstawie. Mało tego, w momencie, kiedy chcemy go torturować Adamem Mickiewiczem, to dobrze by było, gdyby on był przytomny. Bo jak w niego wpadniemy i go nie porwiemy, tylko go potniemy, no to trzeba będzie zawijać. Nie, zawijać interes, no bo może nam zejść, możemy mieć, kurwa, chłopa na sumieniu. Więc trzeba to zrobić dobrze. Ja bym zrobił to w ten sposób, żebym go troszeczkę pośledził, popatrzył, co on robi, popatrzył, z kim się zadaje i później ewentualnie tamtych ludzi ewentualnie porwał. Czyli jego kumpli, no bo on mówi, kurwa, szukają mnie. A jak złapiemy jego kumpla, jednego, drugiego, i na przykład powiemy, słuchaj, przyjedź tu, jeżeli chcesz go. I wtedy, rozumiesz, robimy wymianę. Przyjeżdża on, zawijamy jego, chłopaki są gdzieś indziej, kurwa, tutaj wjeżdżamy, tu Andrzejek, kurwa, tu Kosza, tutaj, kurwa, to, tutaj Samir, tutaj Logan, kurwa, ze wszystkiego, kurwa, wjeżdża tą trakiem, kurwa, i bierzemy ich na hol. Tak jest. Albo... Ja wiem, o co ci chodzi, ale zobacz, oni grają, kurwa, najbrudniej jak się da. Wiecie, jaki jest problem? They playing, kurwa, dirty, jak to mawiają. Wiesz, o co chodzi? Że no to... z nimi nie ma gadki, tylko jest od razu, kurwa, afera. A to prawda, no. Gdziekolwiek go spotkają, więc... Jak mnie tylko zobaczył... Jak się wydaje, że musimy się dostosować do ich, kurwa... Ich realiów. Ich poziomów i ich realiów. Jak oni tak... Jak oni idą w takie brudne zagrywki, to my też musimy... Nie wiem, razy dwa, tak? A nie. Potem spróbować coś konkretniejszego. Powiem ci tak, nie ma co wchodzić w taki temat. Nie ma co wchodzić, Andrzejek. Nie denerwuj się, są różne rzeczy. Nie denerwuj się przede wszystkim. Ja myślę, że nie ma co wchodzić, trzeba to zrobić ładnie, z planem i pokazać, że Polacy potrafią, kurwa. Polak potrafi. Ta. Czy ktoś wie, czy ktoś nie wie. Na razie to wychodzi na to, że cały czas przekazujemy im informacje sami. No właśnie. No właśnie, niepotrzebnie. A co, z kim Niko gadał? Dawajcie, Niko, spotkajmy się z nim. No z babką, ale z oni mają burgera, tam, ale oni teraz nie chcą wyjść, oni chcą teraz wyjść tam, bo oni ale to oni, sobie wiesz, cały oni czas. Wszyscy się komunikują i współpracują razem. A gdzie jest Niko teraz? Z tyłu za burgerem stoi. Z tyłu za burgerem stoi. Okej. Okay. A gdzie jest ten gość? W środku burgera. W środku burgera? Tak, on nie uciekł. Okej. Okay. Jest ten. No nie wiem, no, jeśli chcemy coś zrobić, no to możemy, mówię, albo spróbować w zasadzie takiej, że... No inaczej, możesz też spróbować, ale to nie wiem, czy to jest dobre, albo ty, Charlie, wbiec po prostu do środka, jeśli się nie boicie, wbiec do środka i po prostu ich nawyzywać i po prostu wybiec. Jeśli wybiegną za wami, no to wtedy bardziej na otwartej przestrzeni wydaje się, że mamy większe szanse, bo jak będziemy w tak ciasnym pomieszczeniu, to boję się, że sami sobie krzywdę zrobimy. Adam, ja mam 54 lata. Sam dzisiaj mówiłeś do mnie, ojcze chrzestny, czy widzisz 54-letniego gościa, który wchodzi i mówi, ty chuju i spierdala?
No sobie nie. Nie, ja tam wejdę i ja go tam zamorduję. Tylko później będziecie musieli panowie mi wysyłać kurwa sztangi, fajek do więzienia. Zróbmy tak, przede wszystkim ten plan twój z łódką, to mi się podoba. Gdzie jest łódka? Gdzie no. możemy dorwać łódkę? No pewnie gdzieś na molo czy coś, tylko to jedźmy. Wytryk, wytryk. Ale nie, no stary, tak, tylko zanim byśmy, wiesz, tak powiem, że prawdopodobnie za niedługo będzie burza, no nie? Co powoduje, że no nie ma sensu ogarniać tego, skoro i tak okaże się, że no tak, no. A ty, Andrzej, jeśli ci, wiesz, tam przeszkadzało ci coś, to ja mówię, nie miałem zamiaru nikomu niczego popsuć, no nie? Żeby nie było. Ale nie, no, kurwa, ty mnie nie rozumiesz, ja po prostu nie wiem czemu... Ja na przykład jak wiem, że ktoś jest wrogo nastawiony, no to i tu już jest jasna, klarowna sytuacja, to nie chciałem, żeby po prostu ktokolwiek szedł z nimi rozmawiać, bo w momencie, ale... jak ty z nimi rozmawiasz, to już jesteś jakby tak na przegranej pozycji, nie? Wiesz, o co mi chodzi. Bo oni już, on od razu wybiegł z nożem, więc to nie jest tak, że on tam stał, tylko wybiegł z nożem i dopiero ty podszedłeś do nich, o to mi tylko chodziło. Bo ja chciałem to rozegrać w ten sposób, rozumiem, że nie chciałem się z nimi dogadywać, że czy ja, dlatego prostu... ja trzymałem dystans, bo liczyłem na to, że zaraz na przykład albo zadzwonimy, albo chłopaki wyjdą i normalnie wtedy razem wszyscy zasztormujemy na tych gości, nie? I tak to chciałem zrobić. No dobra, już chuj w to, no już nie wyszło i tyle. Ale no, kurwa to, że Karbo gada z tą babką, gdzie oni wiadomo, że mają jakiś kontakt, to też jest chujowe, bo na przykład, nie wiem, nawet jakbym cię powiedzmy, że mało się znamy, nie? Ale ktoś wypytuje o mnie, no to bym ci powiedział, ej, jakiś goście pytali o ciebie, wiesz? Tak. Na przykład ty pytałeś o mnie, a on wie, że zajebał mi kosę pół godziny temu, no to chyba nie jest głupi i od razu wie, że coś już się święci. No to ludzie, kurwa, nie są głupi też, nie? Wiesz, o co chodzi. Wiem, jak się on nazywa, czegoś? Czekaj, ma demon na tym, na Yellow Page? Demon, nie, czekaj. Zaraz sobie przypomnę. Zaraz Dean to znajdę. Quincy. Quincy. Dean Quincy. Dean Quincy. Demon, okej. Okay. Demon. Cały wytatuowany taki, czarnoskóry. Tak. Fryzura na fale. Aha. Kolorowa. Hej. Ej, podam sprawdzę przed tuzą. Hej. Y'all doing okay? Yeah, we're doing good, and you? Yeah. Okay, yeah, I'm good, no complaints. I was at the VU, right? Yeah. Okay, word. Yeah, good times. All right, good I'm gonna see you later. See ya. Fajna dziewczyna. Dobra, już skupmy się. Fajna. No bo oni mi powiedzieli, że przy chwilę sprawdzał znowu tyły. On się potem znowu sprawdzał tyły. Czyli siedzi tam no i jest tam. Tak. Ile nas jest chłopaków? Tak. Ja, ty, Andrzej? Sześciu. Jest nas sześciu, tak? Nie wiem, czy macie jakieś plany teraz, ale możemy po prostu poczekać. Ja nie wierzę, że on nie wyjdzie do tego. Ja mogę poczekać. Za niedługo jest burza, więc ja bym po prostu zrobił tak, że poczekałbym, zagrałbym brudno na nich, a następnym razem, bo to jest niemożliwe, żebyśmy się nie spotkali, jak oni cały czas robią jakieś krzywe akcje w naszą stronę. A oni twierdzą, że zaraz wyjdzie. Tu widzisz, tu tobie Charlie normalnie przy wszystkich daje kosę, ja się przebieram i daje kosę, no to widzisz, no to... Dał ci kosę, jak się przebierałeś? No tak, o żeby kurwa. Na poszafkach przyszedł i mi zakurwił kosę. O kurwa, no to powiem ci, niezły jest nozownik, to jeszcze kurwa. Zmarnował mi cały event na wanilii, bo ja się poszedłem przebrać, bo mówię... Wezmę te dwie, zrobię sobie tańce, hulawiańce, tralalala, idę, przebieram się, puch, kosa. No. A co mi zmarnował? Słuchaj, szefowa mi mówi, Charlie, przywieźliś jeszcze dwóch gości? To normalnie, okay, wiesz, idziemy na zaplecze i działamy, nie? Tak do mnie mówi, a ja mówię, dobra. Leżymy pod tylnym wejściem, otwierał ktoś drzwi i sprawdzał, nas nie widać w ogóle, na kropkę w SMS, znak, że wyszedł. Jak się ruszy, wjeżdżamy od razu w trójkę w niego i zabijamy. Tak napisał. Dobra, to ale mi kropkę, to tylko pytanie, chłopaki zobaczymy. Będą chcieli go poddać, czy będą chcieli go mu wyjebać bułę? Nie ma szans, Charlie. Nie ma szans. No, myślisz, że jest szansa po tym, co on robi, że on się podda? Nie wiem. No ja myślę, że ta szansa jest... wynosi 1%. Słuchaj, jakbyśmy dobrze go przyatakowali, to może? Jakoś go obezwładnić spróbować, nie? Tylko nie.
Oh fuck, oh fuck, oh fuck! You fuck! O kurwa. Oh no, you're bleeding, never mind. I'm bleeding! Oh my god. Yeah, they got you in the throat. You're next to your primary audience. Oh yeah. Fucking money! Cinermantyl przeprał 10 zł testri, a może pogadacie z administracją, żeby Polakom dać... Oh no, okej. Będziecie się tam... Can I add an IV to you to help stabilize the blood flow? Okej, put an IV in. Yes, sir. Let's put in the pain medication. Okay, let's see if we can close these holes. You want... Oh, shit. Okay, can I add the pain medication now? And stab! Shit! I need help! Quick! Let me help you out. Okay. Gonna get the machines out. Okay. Can we do what? Okay, let's go. Come on! I said I'm gonna help you out, man. There you go. Come on! You can pull through! You can pull through! Thanks. Oh, come on! Dr. Lufer, I need help! I need help over here, please! Come on. Okay. Stable. This is just look what we could do. Don't go into the light, stay with me. Okay. Let's start the pain medication again. Should make you feel better soon. Alright, man, all set. And when we... Oh my god. One guy was hiding in the cinema, okay? That was not an employee. Or employer, sorry. Andrew, grab my hand, please! Andrew, grab my hand! They almost killed me! Yeah. Almost okay, we're gonna get you up on your feet here. Yeah, I'm ready. Yeah, I'm feeling much better. Is Grandpa dying? Where is Grandpa? Grandpa, can you hear us? Charlie! Wujku, Charlie. Abo dziadku, wujku, żyj. Charlie, please! Charlie! Wujku! Charlie! Charlie! Wujku, nie odchodź! Dr. Helpy, please! Help him! How are we doing? You alright, guys? Charlie's dying! Charlie! Don't die! You see, they stop old guy. How could they? Charlie, don't die! We need you! We need you! Charlie! Charlie, we got money for you! Oh my god! Charlie, you'll get money! We'll get money for you! I need you guys not to be yelling in my ears. I'm trying to do fucking work here. We're gonna sit here. Yep. I understand. I'm doing what I can, but you guys He's have to grandpa. Chill. He's our grandpa. He's like a dad for all of us. I understand, but you also have to let me do my job, and I can't hear him if you guys are screaming, you know? Charlie, I have a food kit for you. You want it, Charlie? No, don't give him food while we're fucking training. Don't give him food, Adam. Start thinking.
Yeah, I almost got you finished up here. Round, but please. No, he's fine. That noise means he's fine. There we go. We're gonna get him up on his feet here in a second. You gonna be okay? Help my uncle. Charlie, we're gonna buy you fries and a burger. Okay. Stand you up on your feet here in a three, and some zubrówka. And a one, here we go. Be careful. There we are. Much better. I'm feeling much, thank much you, better. Thank you, doctor. Thank you. Here? Oh yep, my god. You are doing good. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, guys. Thank you. Incredible work, Dr. Lex. Oh my god. I thought I was going to die here. Charlie, że będę musiał lawetę po tobie przejąć. Kurwa, chłopie. Dobrze. Czuję się już lepiej. Thank you. Thank you. Thank you, Doc. Dobrze, że wszystko w porządku. Panowie, pełen sukces. Panowie, pełen sukces. Panowie, porozmawiamy o tym w domu. Idźmy do domu. O, idźmy do domu. Musimy wszyscy spojrzeć się. Adam. Adam stracił nawet włosy, kurwa, w tej akcji. Ja nie miałem nigdy włosów, debilu. A to sorry. Let's go to our home. Jeśli stracił włosy, jak obywatele są polskie. Goodbye. Goodbye, Doctor. Goodbye. I'm in the city. Thank you for helping us. Dobra. You have to go by... Inaczej, na piechotę idziemy do chaty. You have to go on piechotę? Alright. Yeah. Dobra, ale na szczęście mamy niedaleko. Na szczęście mamy niedaleko. O, a może Abdullah poprosimy, żeby nas podwiózł, on jest miły. Który to jest? Przejdźmy się, pomyślimy. Kam. A będzie... Bo ja tam mam rzeczy. Ja tam mam pieniądze w tym aucie. Tak samo, Niemcy... Wojna, ofiary, byli... a Niemiec tylko o pieniądzach, później... kurwa. Kiedyś też tak było. Ty go słyszałeś, Charlie? Tyle się dzieje, nie. A on tylko, że pieniądze w aucie zostawił. Tak. Ciekawy jestem, co tym ludziom z burgera nagadał, że oni tak wylecieli na nas. No właśnie. Ale my ich nie widzieliśmy, Andrzej, my się patrzy... Ja się go, wiesz, ja już miałem go na rękach, ja już go, kurwa, za nogi złapałem, chuja. Już go ciągam, kurwa, jak z tym się rzuca. Za nogi czy za chuja, Nikoś? Za nogi. Za nogi. Ale... Nikoś, ale ty żeś mi kurwa zajebał w plecy, byś kręgosłup złamał. I też, ktoś od was też mi dał od razu. Nie, ja pobiłem tego Dina od razu, na dzień dobry. No nie wiem, człowieku, no ktoś od was mi dał dzidę w plecy od razu, no. Bo wiecie, jak to też dobrze jest zrobić? Po prostu, żeby jakby wyciągnąć chłopa do siebie na chwilę. Jednego, wiecie o co chodzi? Tak, albo jeżeli on odbiega i podskakuje, to wtedy go uderzacie i wtedy wpierdolacie się tak, jakby wiecie, z całej pary w plecy. No nic, panowie... Można całe szczęście, panowie, najważniejsze grunze jest to... Grunze jego jebieliśmy, że nie stał nad nami i się z nas nie to, śmiał. Że wszyscy jesteśmy cali, że wszyscy żyjemy. To też. Że nic większego się nie stało. Prawda. I nie... Prawda jest taka, że ciężko było, bo było ich bardzo dużo, ale to jest pierwszy przypadek, kiedy ich tak było bardzo dużo. Następnym razem ich tyle nie będzie, bo on po prostu nagadał coś tych ludziom. Ludziom pewnie jakiś bzdur naciskał. I wiesz, a że on tam pracuje, no to oni poszli za nim. Następnym razem tak nie pójdą. Będzie gdzieś na mieście. Ale to jest bardzo dziwne, bo wcześniej stabował ludzi w tym Senior Bansie. To tak naprawdę zarzynał klientów. Charlie, on jest jakiś chory psychicznie, no. Chłopie, ja ci mówię, że ja się przebierałem, normalnie patrzyłem po szafkach, co się dzieje, a tu przychodzi... That's you, motherfucker, and boom! Dobra, Andrzeju, uważaj, że kurwa pomyśliłem, jebać, damy radę, kurwa, panowie, wrócimy. Spokojnie, panowie, teraz... To jest sukces, Teraz już z górki z każdym razem będzie lepiej, jak się będzie coś działo. Musimy się, kurwa, zgryźć ze sobą, wiecie, wiadomo, taktyki i wszystko. Znaczy, no nie było źle, no, nikt się nie spodziewał tego, że będzie na nas tyle osób ze środka. No to, kurwa, nie? Stary, leżeliśmy za metrem. Słuchajcie, ja... Nie spodziewał, nie? Na mnie goś wiatrówę wyciągnął, żebym się poddał. Serio? No, serio, widziałem, jak leżałem na ziemi, no, widziałem. Wiatrówę. Ja też mam taki sprzęcik. Andrzej ma tego Remingtona całego, kurwa. Tak, ja mam. Ja też już raz na kogoś wiatrówę wyjmowałem. Ej, Charlie, trzeba postawić puszki na ogródku, każdy z tej wiatrówy musi postrzelać ze śrutu, nie? O, no. Trening strzelecki, kurwa. Zrobimy sobie. Z czym to się je ta wiatruwa? Pamiętaj, nie? Jedna próba $20, żeby się był stratny.
To prawie jak człowieku 5-minutowy taniec solo w Anilce. A dzisiaj fajne te tańce były, fajne dziewczyny tam takie. Fajne, fajne. Fajne, tylko szkoda, że... Szkoda, że te skurwysyny pokrzyżowały mi plany. A mi byłem też, mi tańcu, też. Poszedłem się wystroić, chłopie Charlie, koszula, żeby wyglądać jak prawdziwy boss. Wiesz o co chodzi? Wiem o co chodzi. Wchodzę, próbuję między szafkami, już miałem plan jak im zatańczyć, wszystko. No i chuj, i mi pokrzyżował ty, całe plany. Andrzej, to ci powiem dobrą wiadomość, nie? Podpytałem się szefowej z tym, z Pierrem i ona normalnie może ci przyjechać na dowód, nie? Potańczyć. Tak. Żartujesz? Tak. Szefowa? No, no, no. Szefowa tak, na dowóz? Tak, tak. Powiem wam szczerze, ale powiem wam szczerze, mi też tym tyłeczkiem wymachiwała tam, no. Filmik mam nagrany nawet. A można kartą? A tobie, Charlie, to sprzęt jeszcze funkcjonuje? Co? Sprzęt jeszcze tak, funkcjonuje w tym Słuchaj, wieku, słuchaj, medycyna poszła tak daleko, że funkcjonuje. Bo ja byłem na wakacjach, tutaj kamagry trochę przywiozłem. Jest mały problem, panowie. Wszystko fajnie, idziemy do domu, ale no niech tam tego domu nie otworzy. Słuchajcie, pokażę wam coś, czekajcie, a propos funkcjonowania, zobaczcie, no co ja mam. Zejdźmy na chodnik, co? Poczekaj, zejdźmy na zobaczcie, poczekaj, co ja mam. Jeszcze. To może na ogródku lepiej, co? No. Patrzcie, ja mam kurwa całą skrzynkę. Ja. No, zobaczcie. Czekaj, co ty tu masz? Różne wiatra, rzeczy. Jadraka, magra. No wszystko. Co to wszystko w pionie, powita. No zobaczcie, na siebie, proszę. Zobaczcie. Dostałem od doktorki kiedyś, powiedziałem, że właśnie na takie sprawy. O pierdolę. Charlie, jest coś, czego ty nie masz? No, kurwa, satysfakcji z tego, że... Aparycję masz, no. Jest. O, tak. No kurczę, no. O, proszę bardzo, jest, czeka. Czekaj. No. Przyszedł. Uważajcie, to niemiecki Charlie, czego nie masz? Tak? Tego, co ja. Włosów. I takiej pięknej kobiety, i takiej pięknej kobiety. Spokojnie, mam peruczkę taką, mogę sobie założyć. Guten Tag, guten Tag. Hey there. Hey guys. Hey, hey. Guten Tag. Yeah, yeah. Masz klucze, nie masz? To na ogród. To na ogród, pogadajmy sobie o tym, co się stało, panowie. Nie było panowie źle, no. Jest kurwica na fandomie? Dobra, chodźcie, tu staniemy. Co tam? Co proponujecie? Jakie kolejne ruchy? No, podsumujmy to. Dobra, kolejne ruchy takie. Na pewno w głupi sposób się nie zdradzać, to raz. I musimy cały czas mieć na uwadze, że może się coś stać, bo widzicie, jak oni działają, także... Ja zamykam mordę, wygadacie. Cały czas może coś się wydarzyć, tak? Czyli musimy po prostu na siebie uważać, bo oni się nie pierdolą, tylko podchodzą normalnie w cymbał, walą i jest koniec. Ja mam pewien pomysł. Ano kiedyś może nam tego zdrowia zabraknąć. Prawda? Co jeżeli, bo patrzcie, on tutaj, wiadomo, Andrzejkowi sprzedał kostę pod żebro, teraz my jemu. No i można powiedzieć, że między nami, on a my, wyrównane. A co jakby teraz pójść z innej strony i go jakoś spróbować ośmieszyć w mieście? Mhm. To znaczy? No, jakoś wiesz. Ogarnąć może ja jakąś... mam pomysł. Panowie, oni ciągle gadają o tej mami. Oni mami mówili do tej takiej większej, tej słynnej widziałem ją. Tak. A jakbyśmy mu zawinęli tę mami i zmusili go, kurwa, żeby przyjechał się pucować, błagać, żeby mu mamuśkę oddać? No ja... Ale to nie jest sprawa. To nie jest sprawa. Oni tak nie gadali. Oni mówią do niej mami. Oni mówią do niej typowo mam. Nigdy nie zmieniali jej mami. To nie jest ta osoba, o której myślisz. Ale była tam taka mamuśka, to ona była tak przypadkowo? Mamuśka, ale ja mam inną propozycję, tak to. Skoro Senior Banz im pomógł, przecież mu pomógł, bo zakłada, że to nie jest Senior Banz, to nie jest jego grupa czy jego gang. Ja się pytam tego gościa z Balaklawy. Wyłapać seniora i dać je do zrozumienia tego, żeby mu po prostu pomagali, no tyle, no. Ten ziomek w tej masce nawet się przedstawił, już nie pamiętam dokładnie jego imienia i nazwiska, ale powiem sobie przypomniał. A on zawsze tam chodzi bez majtka. Nam powiedział, żebyśmy wyjedli mu gówno z dupy, jak leżeliśmy z Andrzejem. Ej, ale ja z nim gadałem w karetce. Czekajcie, ja gadałem z nim w karetce i ja się zapytałem, czy on pracuje tam w Senior Bansie, czy oni mają jakieś koneksje z nim. On powiedział tak, że on nie widział Dina od 5 lat, pierwszy raz go widzi. Aha. I to nie jest tak, że oni ratowali Dina, tylko i wyłącznie chcieli, żeby była burda obok Senior Bansa, dlatego to jest też crime alley. Czyli po prostu trzeba go kurwa chytać, jak on jest z daleka od tego Senior Bansa. Poczekajcie, to jest też ciekawe. Bo wiecie co, medycy mówili, bardzo mocno narzekali na to. Oni chyba, nie wiem, oni robią to specjalnie może dlatego, żeby kurwa, nie wiem, Senior Bans stracił na giełdzie? Wiecie, bo to są takie ogromne ruchy już. Może wiesz, oni stabują po prostu wszystkich swoich klientów, bo ten lekarz, z którym rozmawiałem, powiedział, że ciągle jedyne co robi, to jeździ pod Senior Bansa i zbiera ludzi. Od paru dni. 20 razy tam był już dzisiaj. Spadają stoki, zobaczcie, sprawdźcie sobie. A... Ich akcje spadają.
Tak, tak, leci, no. I zobaczcie, i Burger Shot idzie w górę. A, może to jest kurwa taki myk. Ale panowie, to może posłuchajmy, może zrobię tego w taki sposób, że po prostu jednak jest, no nie oszukujmy się, z bronią białą jest pierdolenie. Zresztą wiecie, że broń palna dałaby nam dużą przewagę, tylko za broń palną jest duży przypływ, jakbyśmy chcieli ją próbować jakkolwiek zdobyć. Więc pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie spróbować ją zdobyć, czy nie jesteśmy w stanie spróbować tego zdobyć, bo wtedy trzeba pamiętać o tym, że osoby albo osoba, która by próbowała zdobyć, by ją przez przypadek złapali, no to wtedy nie można od niej wymagać, że będzie jakiekolwiek pieniądze zarabiać, bo jej nigdzie nie zatrudnią i nie będzie chciał zatrudnić kriminalisty. Dobra. Ja mogę wtedy ta osoba musi wiedzieć, czy jest gotowa na takie ryzyko po prostu. Nigdzie nie zatrudnią? O tym, ja pierdolę. Więc wtedy trzeba pamiętać o tym, czy ta osoba jest wtedy na naszym utrzymaniu. Bo ona próbowała dla dobra ogółu, a nie dla siebie coś zrobić. Dobra, tylko słuchajcie, jedna rzecz. W momencie jakbyśmy chcieli jorgnąć kurwa na przykład psa jakąś klamę, ja się mogę nadać do jednej rzeczy, mogę być kierowcą, tylko trzeba ogarnąć furę. Te Volvo z rentala będzie dobre. Okay. Jak spierdoliłem gadką, spierdoliłem dzisiaj na aferze, tak kierować potrafię. Ja kierując dam radę w razie czego, tylko potrzebna jest do tego ekipa dobra, która rozgryzie od środka wyciągnięcie klamy. Ja po prostu zajmę się kierowaniem tam. Słuchajcie, gadaliśmy o tym wczoraj już z Andrzejkiem i Samirem i z Loganem. Sytuacja jest taka i pomysł jest taki. Zarzuciłem, że może jedna z naszych dziewczyn polskich próbowałaby uwieść przez parę dni jakiegoś policjanta. Okay. I później byłaby sytuacja taka, że Samir przebrałby się jak ten gość, bo my mamy jego dowód osobisty. Przebrałby się jak ten gość, zajebałby klamkę i przypadkiem upuścił, pokazał ten dowód i by poszło na niego. Poszłoby na niego. No tak, tak, i jeszcze ona wtedy by powiedziała normalnie, bo ona też by dostała w cymbał dla niepoznaki i ona by powiedziała po prostu, że ej, chyba to jakiś dowód mu wypadł, chyba to jakiś dowód wypadł, jakby on nie zauważył. Ej, tylko jedna rzecz, trzeba by... Mamy jednego Afroamerykanina, który się do tego nada, jest to Samir. Tylko Samira trzeba by przystroić na tego gościa, włoski przemalować na te białe, kurwa, paseczki. Tatuaże mu zrobić. Mu zrobić. No ale to jest, wydaje się, że to jest... Ale nie, panowie, wystarczy, żeby miał maskę i... A no tak, słuchaj, tak, maski, tatuaże jakieś tam... I włosy, żeby było też widać najlepiej. No jak w może mieć kumiarki. Bo ten gość ma w chuj charakterystyczne włosy, jakby nie było. Dobra, nie? No jak zrobisz kumiarkę, to nie widzisz włosów, takie. Ale policja mi się wydaje, że zwraca uwagę na takie rzeczy jak wygląd jakiś, nie? No tak, że broń palna to jest jedna kwestia, ale pamiętajcie o tym, że oni prawdopodobnie mają też tylko jedną broń palną, nie? Więc... No to wiesz, nawet jak mają... Słuchaj, teoretycznie... jak mają jedną broń palną, no to wiemy, że mają jedną broń palną. No i ja jestem święcie przekonany, że ona z osoby wydaje się lepiej posługują się bronią palną, więc no wtedy jest ryzyko. No jeśli oni by wyciągnęli, tak to powiem, swoją broń palną, no to wtedy jest albo mamy dwie broń palne, albo zero. Mądrego to dobrze posłuchać, Adam. Dzięki, no. Chyba się zrobił, chłopak. Słuchajcie, mamy tego. Mamy... Co się śmiejesz? Myślałem, że ktoś powie głupi pomysł. Nie. Myślisz, lepiej odzywaj, a teraz wiesz, zaskoczyłeś się tą wersją zdarzeń. Nie, się śmiałem, bo powiedziałeś, że jak będzie strzelanina, to albo zyskamy broń, albo stracimy, co jest oczywiste. Fakty, to jest język faktów, no nie? Tylko jedna rzecz, jak moim zdaniem priorytetem... Mów. Się uda już te kopyto zdobyć, to na ten moment patrząc na wszystko, co tutaj się składa, niech Andrzej ją trzyma przy sobie i nosi, nie? Andrzej się chyba najbardziej z nas obecnie nada do tego. Andrzej, dobry strzelec? Każdy coś potrafi, ale Andrzej chyba teraz najlepiej, nie? Ale słuchajcie, kwestia jest też taka, że moim zdaniem priorytetem powinno być teraz, żeby może załatwić te radyjka, o których mówił Logan, żebyśmy mieli dobrą komunikację między sobą, bo teraz wiadomo, że wszyscy jesteśmy narażeni po prostu na ataki z ich strony. Oczywiście. I nie wiadomo, kiedy coś się wydarzy. Oczywiście, słuchajcie, ja stałem koło senior Bansa, on mnie zaatakował nożem, tak, od razu tylko mnie zobaczył. Każda dwójka, albo jak się poruszamy, żeby miała i wtedy na przykład jakiś komunikat gdzie gadaliśmy o czerwonym, ale to jest spotkanie, jak już coś się wydarzy, tak? Ale mi bardziej chodzi o to, jak coś się nagle jest, tak? Że nie wiem, że już widzimy, że gonią kogoś albo coś, jest szybka informacja i wszyscy się zbieramy i zaczynamy gonić. Normalnie ich, wiecie. To może tak mówisz, najlepiej teraz starać się w dwójkę po prostu zawsze chodzić, bo i tak jak chcecie iść do jakiejś pracy czy coś, to zazwyczaj dwóch osób to wymaga. Prawda. A te radia, to trzeba byłoby zebrać, bo jeśli nas byłoby nawet, nie wiem, 10, to jest 20 tysięcy na te radia, z podatkiem jeszcze trzeba doliczyć, nie? Sporo. Więc musielibyśmy zrobić tak, że każdy uzbiera sobie na radio. I w momencie, jak każdy będzie miał radio, to wtedy aktywujemy te radia, tylko bo jedną też bateria starcza. Jak tutaj żyłem 5-6 lat temu i z radiami się zazwyczaj latało, to te radio na długo nam się nie przyda, nie?
jeżeli to baterie tej samej firmy. No właśnie, bo jeżeli to baterie tej samej firmy, to one trzymają tak 3 dni, kurwa, i, ajaj, i tyle, potem nie? Ciężko kupić nowe bateryjki, ajaj, nie? Ajaj. A ile trzeba mieć te modele? 2 koła. A nie macie informacji może o jakiejś aplikacji, czy jakiejś takiej rzeczy, na której moglibyśmy mieć grupę? Taki czat, żebyśmy mieli, nie? Tak, czat grupowy. Tak. Jakiś grupowy czat. Dark chat. Spróbujemy podpytać na mieście, czy... No ale wiecie... Żebyśmy mieli własną grupę i wtedy na przykład ktoś pisze alarm... Pisze miejscówkę i wszyscy się zdają, w telefonie tam, nie ma na razie nic takiego, nie? Może na PC-cie coś jest, ale po co nam na PC-cie komunikacja, jak musimy mieć na telefonie? No na telefonie, ale ty nie rozumiesz jednej rzeczy, Denji. Jeżeli mamy PC-ta, może z PC-ta jesteśmy w stanie coś wgrać z Xenafona, nie? Możesz wgrać, ale to... Aha. Ale ja myśleć w tym kierunku, że coś może być na kompie, ale możemy to zgrać na telefon, no, nie? Sprawa tak jest taka. Widziałem ten komputer i tam raczej chyba nie widziałem nic takiego do tego. Ja też byłem w komputerze razem z Pierrem, nie? W środku po prostu oglądaliśmy wszystko. Więc no, to chyba nie ma aplikacji do czegoś takiego do pobrania. Prędzej tam porno sobie pobierzesz niż ten, niż czat grupowy. Słuchaj, to rozumiem. Dobre i to? Komputer. No może być ciekawe, ale ja się nie znam troszeczkę na tych komputerach. Dla mnie to radio byłoby zbawienne, no ale to też jakaś taka większa inwestycja. No. Tylko pytanie, czy właśnie nie jesteśmy... jest z bateriami, nie? No tylko pytanie, czy nie potrzebujemy właśnie tego już teraz, nie? Żeby się dobrze komunikować, bo dzisiaj nie będę ukrywał. Wyłapują nas, kurwa, po kolei. I nie wiadomo skąd on ma tylu sojuszników. Ale właśnie o to chodzi, Charlie, że on nie ma. To był przypadek. Mi się wydaje, że on po prostu tak nakręcał im bajery, że my chcemy gówno na Senior Bansie zrobić. Tak, tak. Mi się wydaje, tak, że on po prostu wkręcił, że my chcemy zaszkodzić biznesowi. Ale Adam, on krzyczał, że podobno, że tego kurwa dziabnąłeś czy coś. Nie krzyczał czegoś takiego, bo myśmy byli ten za metrem. On coś krzyczał, na pewno coś krzyczał. On krzyczał o Andrzeju, że ten... To chodzi, Charlie, że to trochę był zbieg okoliczności, że wiesz... Że tam to wszystko się zaczęło, on nawkręcał im jakiś historyjek, że to my jesteśmy ci źli. Tak, wiesz, tak, oni tak, 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 tak. To i dlatego ruszyli na nas. No, bronili swojego biznesu. Jak on będzie na mieście czy coś, no to wiadomo, jak on jest że na mieście, to jest sam, najwyżej ma tego pinata jakiegoś i kogoś tam jeszcze, nie? Słuchajcie, to może zróbmy tak. On będzie w przysłowiowej czarnej dupie. Skoro Adam pracuje w Senior Bansie, Adam, przebierz się troszeczkę. Zmień delikatnie brudkę, przebierz się i idź wypytaj, co tu się stało, co tu się stało. Słyszałem, że była jakaś strzelanina, że jakaś afera i oni ci powiedzą, słuchaj, no tak, był jakiś polski gang, kurwa, chciał robić tutaj burdę i wiesz, dowiesz się po prostu od środka, co on im powiedział. No... Adam, ty spodziewałeś na okazję, żebyś był w końcu niebieskim agentem. Idź udawaj Niemca, Cinermansie. O! Ale to jest serio, dobry pomysł. No? To jest twoja okazja, twój złoty moment. Tylko Adam, musisz mówić jak nie ty. Musisz starać się akcentować i wszystko, bo oni to wyłapią od razu. Wyłapią, tak. Ale ja... Powiedz butelkę wody po angielsku. Butter of water. A, widzisz? Nie, Adam, musisz wiesz... Ball of water. Yo, Mike, you know what I'm speaking about. Yeah, I'm not Adam, I'm not from Poland. Definitely not from Poland. You know what I mean, my body, yeah. Bomba klap. Albo jakbyś tureckim akcentem jakimś. Ja mogę co turecki, ja mogę turecki, ja mogę. A spróbuj, no. Spróbuj. Hello, my friend, how I can help you? No problem. No nie, no nadal Adamczyk. Adam Adamczyk, no. Ale chodzi, żeby głos jeszcze zmienił? Ej, a weź tak pokrzyć po niemiecku na przykład, ale serio teraz mówię. A z takim niemieckim akcentem. Takim nein, ein Chombon do Stella, ja. Ja, Schmetterling. Dawaj, Adam. No ale to tak, kurczę, czekaj. Spróbuj, no. No ale no spróbuj, no muszę zastanowić jak to powiedzieć, że wiesz, no to ja tak nie powiem, no powiedz. Poczekaj, włóż kartki sobie do buzi. Czekaj, włóż sobie kartki do buzi, masz tutaj z notesikiem. Tak, parę kartek z tego zeszytu, nie chcę włożyć do ryja. Kurwa. Adam, i słuchaj, w razie czego twój lore jest taki. Przyjechałeś tutaj z Berlina, prowadziłeś ten plac z autami pod Berlinem, ale się nie opłacało. Trzymaj. Rozumiesz, w razie czego nazywasz się... Jak można go nazwać? What's poppin', my friend? Better. Lepiej. Okay. How can I help you, my friend? Nie zaciągasz Adamczykiem, nie zaciągaj Adamczykiem. Pomyśl, że nie jesteś sobą. Adam Adamczyk. Ale pomyśl, że jesteś... no co ty chcesz ode mnie? Pomyśl, że jesteś Merkel. Dobra, słuchaj. Jak coś, na ten moment nazywasz się Jürgen Schwarz. Jurgen Schwarz. Jesteś, zapamiętaj! Jurgen Schwarz! Prowadziłeś plac samochodowy pod Berlinem, sprzedaż nie szła, przyszły powodzie do Niemiec i musiałeś wyjechać i zainwestować resztę swoich pieniędzy tutaj. Jak połknąłem tą kartkę, to coś mi się stanie? Nie, rozłożysz się. Jurgen Schwarz, tak jest. Tak. Wiesz, ona musi zajawić coś takiego, słuchajcie.
Podobno trzeba zaraz jakieś klucze nosić, bo jakieś napady są na Burger Shota. Słyszałem, że dzisiaj zadyma była, ale oni wtedy powiedzą, słuchaj, Polacy jednego z naszych pracowników chcieli zabić. Czy coś takiego, nie? O takie informacje chodzi po prostu. Jakie ma koneksje ten gość? Co on ale tam wiecie, kurwa co by się znaczy? Przydało? Żeby ci pracownicy z tego Senior Bansa też wiedzieli, że oni se nie mogą wyskakiwać i kurwa tak po prostu nas nożować, nie? Wyciągnąć jakieś nazwiska, kto tam był i tak dalej, nie? O kurwa. Bo wiecie, chycąc no, takiego na myśli... że oni wyjebali z tego Senior Bansa. Bo wiecie, tak było, nie? Oni myślą, że oni są no, pracownikami i są bezkarni, kurwa. Ale no, ogólnie, znaczy, byliśmy pod restauracją i ja nawet nie wiem, już tam, jeżeli tak bardzo dużo było, no to wiecie, no nadal byliśmy pod restauracją, no nie? Ty, Samir, bo my jeszcze gadaliśmy o ewentualnym kopycie, nie? No. To w razie czego wy wtedy byście poszli jako oddział operacyjny, ja bym wam na kierowcę poszedł, nie? No, ja w ogóle bym zrobił jeszcze tak, że mamy drugi plan zapasowy, to już gadałem przed chwilą, że będzie jakiś kot. Pieruch na przykład, jak masz policjanta kurwa na widelcu i widzisz, że są okoliczności, bo jesteś, nie wiem, kurwa na obrzeżach miasta, masz kontrolę, jesteś sam, nie to jest zwykła kontrola za czerwone i możesz go zagadać, to wtedy leci pieruch i wjeżdża ekipa, wali go w pizdę. Jakbyśmy mieli normalne auto, to wiesz, że raczej spierdolę, nie? Raczej dam radę. Gdybyś tym kurwa seminolem zjebał też. No chłopaki raczej sztuczek nie znają, nie? No, więc wydaje mi się, że moglibyśmy no... Kurwa mać, no chyba, że nie, no myślę, że to za duże ryzyko, kurwa. Ale co byś miał? Co mieć w głowie? No bo jakbyśmy tobie skołowali auto, nie? No. Jakieś. A my byśmy się podjęli z Andrzejem, kurwa, chamskiego, kurwa, poddania policjanta, no to oni by nas wypuścili w pościg chyba, nie? No pytanie, czy by nas poszedł nie rozjebali Ale poszedłby pościg na bank, tylko wiecie co? No. Dobrym sposobem na auto... Kramy. No tylko wiesz, Samir, Charlie pewnie nie wie, na co mnie stać. Słuchajcie, dobrym sposobem na auto... Jest sytuacja, w którym po prostu idziecie do mechanika na Mozleya, naprawiać auta. Czasami się trafi naprawdę o kurwa, zajebiste autko. No. I takim byśmy i możesz wtedy na przykład jakimś szafterkiem kurwa spierdolić. Ta. No, słuchaj, tak dla co myślę. Czystera dostawałem, czy Gantleta, co 170 i do mnie. No to kurwa, to auto do ucieczki jest z Mosleya. Pytanie, czy zabranie kurwa sprzętu policyjnego to nie jest automatycznie jakieś zerwanie, nie? No i tu nie ma żartów, bo jak oni nas jebną, to jest koniec. Jestem przekonany, że słuchajcie, to jest kot kurwa najbardziej kurwa czerwony, jaki tylko istnieje w mieście. Wszystkie jednostki policyjne zbiegają się, żeby kurwa was dojebać. Musicie na to w chuj uważać, bo konsekwencje mogą być, no dobra, ale, wiecie, kurwa, wielopoziomowe. Przecież to jest kurwa Ameryka, czemu tu nie ma dostępu do broni? Dobra, czy chłopaki, jest? Ja chcę wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja tutaj parę lat temu trochę licencji? Już żyłem, trochę ja popytam robiłem. O to. Słuchajcie, Samir, Andrzej, to musicie słuchać. Licencja na broń? Walden, nie, dopiero po wyborach. Adam, proszę, nie wpierdalaj się. Daj dokończyć. No dobra, no już. Jeżeli byśmy mieli jakikolwiek pościg czy coś, musimy mieć ludzi do pomocy. Oni tutaj jadą z tobą jak z kurwą niektórzy, nie? Saszka, nie chcę źle mówić, ale nie musisz oddawać życia. Nie musisz oddawać życia. Wystarczy, że masz dupy. Znaczy, wolałabym dać życie, no. Znaczy, wiesz, Sasza, jeżeli nie chcesz, siema, ja to w pełni rozumiem. Siema, mój wianek do ślubu, chociaż wiem, że nie wyglądam. Saszka, jeżeli nie chcesz, jeżeli to ci nie pasuje, tylko powiedz słowo. I nie będziemy mieli ci tego za złe, no, jeżeli nie będziesz się czuła z tym komfortowo. Ja się bym czuła z tym komfortowo, tylko jest jeden problem, tak. A mianowicie no. Billy. On jest wyrolem i on jest strasznie zazdrosny. I w momencie, kiedy ja rozmawiam, nie, wy nie znacie Billy'ego. Nawet jeżeli pogadam z kimś na mieście, Billy potem dzwoni i mówi, no, znajomi donieśli mi, że pytałaś ostatnio o swojego byłego chłopaka, albo że się spotkałaś ze swoim byłym chłopakiem. To no i skąd on to wie? To jest jednosiciele. Ja wiem, skąd on to wie, ja też znam takie sztuczki, wiesz, ale ich nie korzystam tutaj. This guy fell in love. Jak angielski powiesz, że tak naprawdę w głębi serca kochasz Billy'ego, ale zrobisz to dla polskiej społeczności tylko i wyłącznie, okej? Okay? W razie jakby to trzeba było nagrać na przykład. Ale dobrze, to proszę. All right. So what do you feel comfortable with that? With doing that? Yes, but my only one objection is the thing that I think I fall in love with Billy, and that's very important. And I don't want him to think that this is just serious. It's only operation undercover. Operation undercover. Yeah, I know Billy. Yes. You know Billy, for me, is actually a giga chat. You know. I saw this guy and I said, oh my god, Billy? Oh my god. He will be
Mine, one day he will be my boyfriend, later my husband. Oh, I wish you that. I wish you that. Dobra, wracamy do naszego. Dobra. Ale opcja jest taka, że może dostać Samira Andrzeja. Wkopię mu tak, że będziemy śpiąc, co będzie przez kilka dni. No i co? No, wtedy będziesz zrobić całą akcję, nie? Niekoniecznie. Ale nie, ale nie, nie. Szczerze, Saszka, czy jesteś tym okej, żeby poflirtować z policjantem? Tak. Tak? Jestem, dobra. Jestem, tylko myślałam, że mi wystawicie jakiegoś, nie? No bo większość policjantów jest tutaj, kurwa, strasznie niedostępnych, bo już próbowałam, nie? Na początku się zakręcić. No. Okej. Okay. Są tacy, że jak ja próbuję flirtować, to oni zamiast powiedzieć, o, aresztuję cię, bo jesteś zbyt sexy, to oni mówią, ma'am, step out from the vehicle. Wiesz, oni tutaj bardzo mają podejście dobre do morduru. Ja myślę, że musi być po prostu kobietą w tarapatach, wiesz, kobieta w tarapatach, złamana szpilka, gdzieś na środku drogi, proszę panie policjancie, ale pan jest przystojny, może bym, jakbym potrzebowała pomocy, to kiedyś bym mogła do pana zadzwonić i na przykład następnego dnia zadzwonić, wiesz, żeby to była operacja, która nie dzieje się tu i teraz, bo on zwęszy, no ja wiem, że my faceci czasami jesteśmy głupi, tak? Szczególnie jeżeli zagaduje do nas piękna kobieta, to tracimy rozum. Ale wydaje mi się, że on może zwęszyć jakiś podstęp. Więc to musi być operacja, która trwa nie jeden, nie dwa, może nawet i trzy dni. Być może jakaś randka, jakieś kino, jakiś spacer, jakaś plaża. A następnie po prostu w pewnym momencie, kiedy on będzie na służbie, ty będziesz wiedzieć, bo ci napisze o tym SMS-a. Hello dear Sasha, I'm going to work. Have a beautiful day. To ty napiszesz, że słuchaj, chciałabyś się pilnie spotkać i coś porozmawiać. I wtedy, bum. Okej, to może jakbym jeździła... Ale nie, bo to będę przytulać mandaty jak wariatka. A, czy to nie jest chyba dobry sposób? A ja mam do jednego policjanta numer telefonu, jakbyś chciała. I możesz powiedzieć, że kiedyś ci go podał i mówił, że na przykład, nie wiem, jak będziesz tarapatak, to na przykład ten, że możesz do niego dzwonić. No to możemy spróbować. Ale gdzie ogólnie kręcą się policjanci? Bo ja to ich za mieście. Dużo, szczerze mówiąc, nie widziałam. No to tak wiem, nie? Ale najczęściej są na patrolu służbowo. A właśnie jakaś taka miejscówka jakby była, gdzie siedzą. Dobra, rozpykam to, popytam się, znam mnóstwo osób, jeden policjant, co to jest? Ja byś chciała, to ja do tego, jakiś szajsi, taki jakoś to miał. Dobra, to mi wyślij, wiesz, na wszelki wypadek, zawsze mogę udawać, że dobra. O Boże, źle wpisałam numer, ale możemy się poznać. O, na przykład. No, że co tam babciu, jak się czujesz? O, na przykład, no. Tak, zaprezentować no. I chociaż to może być takie podejrzane. Wydaje mi się, że najlepiej by było, jakbyś wyczuła moment i spotkała go przypadkowo. Zupełnie przypadkowo, wiesz. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy przypadkowo, jak mnie podwieźliście? Wiesz, ja wsiadłem do was i mnie podrzuciliście. Pamiętacie, co mówiłem? Hey there, could you pick me up? I właśnie takiej sytuacji potrzebujemy. My też mieliśmy taką sytuację raz z Loganem, że jakaś policjantka undercover potrzebowała pomocy. No. I ją podwyrzuciliśmy i ona przyznała się dopiero pod koniec, że była policjantką. Ja myślę, że właśnie czegoś takiego szukamy. Nie ma też presji, nie ma, wiesz, tak, że musimy to mieć dzisiaj czy jutro. Możemy poświęcić na to trochę czasu, rozejrzeć się. Czekaj, gdzie mam telefon? Rozumiem. Hey there, Samir! Hej. Kurwa, Charlie, u Buddy dzwonią, że wygrałeś Ubermacho Raquel, nie odbierasz. Czekaj. Pierdalisz. Ubermacho Raquel, jest. Charlie E, tak mówią, właściciel firmy, jedzie w tą traku. Pierdalisz, nie no dzwoni serio. Do mnie, nic, zawziąłem, kupiłem las, daj spokój mnie oszukiwać. Kurwa, szkoda. No. Gdybyś mógł wygrać. Mógłbym, cieszyłbym się, przewiózłbym cię, wiesz? O, dzięki. Na siedzeniu pasażera. A czemu nie na kierowcy? No bo wtedy bym cię nie przewiózł, tylko bym ci dał poprowadzić. Racja. Proste i logiczne, no tak. Dobra. No dobra, to może się uda następnym razem. Dobra. Co robicie ciekawego? Grupsix, robota. O, robotuję. Gadamy o tematach życiowych, wiesz? Świetnie, dobrze. Dobrze, jesteśmy w kontakcie w takim razie. Ja właśnie spotykam się właśnie z Saszą i Adamem, przewijamy temat i jesteśmy w kontakcie. Możliwe, że dzisiaj dojdzie również do dużego przerzutu narkotyków. Bo no, pozdrów Saszę ode mnie. Saszka, Samir prosi, żeby cię serdecznie ucałować, chodź tutaj. Nie, bo kurwa, Charlie, to żandarm jest. Przepraszam. Przepraszam, pozdrowić po prostu, pozdrowić. Też go pozdrów ode mnie. No, wielkie pozdro tam śle. Wielkie pozdro. Dobra. Dobra, to wielkie pozdrowienie dla ciebie, Szali, nara. Mówi, że macie w chuju, cześć. Dobra. A jak przeszłabym się teraz pod komendę tam obczaić czy coś, to będzie podejrzane, czy nie? Słuchaj, wydaje mi się, że nie, no. Szczerze,
feel free to właśnie do whatever you want. Mówiłeś, że mam być kobietą w tarapatach? Mhm. Może po prostu no zgłoszę, że ktoś mnie napadł, albo coś, albo ten. Na przykład. Tak, że nie czujesz się bezpiecznie, że czy mogłabyś dozór policyjny na przykład, kurwa, mieć na jakiś dobra czas? Dobra. No. Nie no, raczej tak bez konkretnych, twardych dowodów nie dostanę nadzoru. Ale możesz też zrobić tak, że po prostu, tak mówię, zgłosić, że ktoś cię obserwuje te sprawy, albo że to ktoś cały czas za tobą jedzie i możesz właśnie zadzwonić, ja będę jechał za tobą cały czas. No wiesz, jak mnie zatrzymają, to ja powiem, że szukam, nie wiem, Group Sixa, tym busem będę jechał za tobą, a powiesz, czarny bus za tobą jedzie. Okej. Dobra, dobra, sprawa załatwiona. I coś wymyślę. Dobra, sprawa załatwiona. Słuchaj, proszę, reportuj do Adama, co tam się dzieje, a dobra, ja ciebie, Adaś, poprosiłbym o jedną ważną rzecz. Musisz jechać w końcu do tego Burger Shota, chociaż na pół godziny rozejrzeć się, pospisywać dane i nazwiska, no, i tak dalej. Tam są ci ludzie, którzy nas napadli i wydaje mi się, że mogą tam być ludzie, którzy wczoraj zastabowali Logana. Chcemy znać ich tożsamość, dane, imię, nazwisko, numery telefonów, cokolwiek, Adaś. Działasz. Dobra. Wszyscy wiadomo. Dobra, jesteśmy w kontakcie. Tak. Coś by się działo, dzwoncie. Dobra. Ale faktycznie, ja spróbuję zadzwonić do tego gościa jutro i nie spotykać się z nim, tylko po prostu zaproponować. To jest gościu, bieg po lewej w chodniku, full capie, czerwona koszulka? Gdzie? Po lewej, teraz nakręcisz. Biegnij. Widzę, to może być on, no? To chyba jest on. Zajrzamy do niego? Dawaj. Zajrzymy do niego, ale to co? Tak. Łamiemy go, czy co? Łamiemy go, pytamy go i łamiemy go. Dobra. Hey yo, what you doing, bro? Hey, no, I'm good, man, I'm good. Are you good? You good? Pierdol niego wozem. What you doing, gang? What you doing, hey? What you doing, bro? Hey, back your ass up, why you got a weapon, man? Okay, for this... Look at the pussy! Hey! What's up? Okay. Oh fuck. Oh kurwa. Oh. Kurwa masz. Ja pierdolę, nie! Nie wierzę w to! Ja pierdolę, no! No nie wierzę w to! Yeah, choke on your own blood, choke on your... Go ahead! Może mogliśmy po chłopaku przedzwonić? O kurwa! What the fuck you saying? Nothing. No. Listen, I just stabbed two dudes. I just right o kurwa, no! Słuchajcie, no! Nie, jeszcze ciężarówka. Oh fuck. Why is you getting like I thought we was friends? But what? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Złą gang, kurwa, w formie. Hey, y'all some hoes. Y'all some real fucking hoes. Don't you fucking ever run up on me again. Do you understand that, bruh? Don't you ever. You don't know who you fucking with, bruh. Who do you guys think you is? What's y'all names, man? What's your guys' names, man? Not your fucking business, all right? Not your business. We just wanted to talk, but you pulled up. Yeah. Okay, you just wanted to talk. That's why you put out a wrench, because you just wanted to talk to me. You definitely just didn't want to. You just pull out a knife. We just wanted to talk, right? Motherfucker, you wanted to talk with a wrench. You put out a fucking weapon. Who wants to talk with a wrench? Is you stupid? Tell me. So if you wanted to talk to me, why did you pull out a wrench? Because you pull out the knife. Yeah, you ran up on me. This dude has a mask. He had a ski mask on. And you guys put up on me, bruh.
Man, fuck you guys. Fuck you guys. You hear that? Hey, don't fuck with me again. Remember my face, alright? Remember my face, man. Logan. Logan. Jakby ktoś pytał z naszych, to było ich czterech, dobra? Kurwa, mogłeś go trącić lekko samochodem.